Tak sportowy długi weekend jak nadchodzący naprawdę rzadko się zdarza. Po raz pierwszy w Polsce zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w sztafetach i wielobojach. Dzięki nim, ale nie tylko, w mieście królować będzie lekka atletyka. Troszeczkę zaskoczyła nas liczba uczestników, powiem, bo wcześniej Polski Związek Lekkiej Atletyki planował, że będzie ich około 400 w sumie, a zrobiło nam się chyba 640 na chwilę obecną zawodników i ponad 100 kilkudziesięciu pracowników czy osób, powiedzmy, typu trenerzy, kierowcy, masażyści. Także no, liczba jest, można powiedzieć, dwa razy większa. Te mistrzostwa są pierwszymi mistrzostwami. To my ustalamy w tej chwili standardy tego, co będzie się działo za rok. Nie mamy za bardzo wziąć skąd przykładu, więc opieramy się na naszych doświadczeniach tutaj wieloletnich ogólnie organizacji tego typu imprez. I ta impreza, myślę, że jest przygotowana w tej chwili bardzo dobrze. Nie widzę żadnych zagrożeń, żeby coś mogło pójść nie tak. To ogromne wyzwanie organizacyjne, szczególnie, że takiej imprezy sportowej, jak słusznie zauważył Waldemar Borysewicz, jeszcze w kraju nie było. Emocji suwalskiej publiczności dostarczą utytułowani zawodnicy, tacy jak medalistka halowych mistrzostw świata i halowych mistrzostw Europy Justyna Święty-Ersetik czy rekordzista świata Karol Zalewski. Na suwalskim stadionie pojawią się też członkowie złotej sztafety tegorocznych halowych mistrzostw świata w Birmingham, czyli Jakub Krzewina czy Łukasz Krawczuk. Po pierwszym dniu rywalizacji najlepsi zawodnicy odbiorą medale w Parku Konstytucji 3 maja. Uroczysta dekoracja została zaplanowana na godzinę 20. 2 czerwca dekoracje najlepszych lekkoatletów zaplanowano na 18, ale w innym miejscu, na placu Marii Konopnickiej. Tam też spotkamy biegaczy biorących udział w suwalskiej ćwiartce. Ich bieg na 10,5 km rozpocznie się wieczorem. Prócz biegu głównego zaplanowano sztafetę 3x3,5 km, bieg dla debiutantów na 3,5 km oraz nocny Nordic Walking. Niedziela zacznie się dla biegaczy amatorów bardzo miło. Biegiem śniadaniowym na wyspę na zalewie Arkadia, gdzie czekać na nich będzie pożywne śniadanie. Od 1 do 3 czerwca będzie można również poza miastem podziwiać zmagania sportowe, tym razem żeglarzy. Na Wigrach rozegrane zostaną regaty o Puchar Prezydenta Miasta. Regaty odbędą się w dwóch klasach, kadet i optymist. Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, klasyfikacje do Mistrzostw Świata. Tu w tej chwili mamy około 200 zawodników i też oczywiście frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Liczyliśmy, że około 100 zawodników przybędzie, ale to może jest spowodowane tym, że Mistrzostwa Świata odbywają się blisko, bo w Niemczech. I tutaj sporo osób się kwalifikuje, bo koszty wyjazdu na takie mistrzostwa są dużo tańsze niż na przykład, nie wiem, do Meksyku czy do Australii. Więc tutaj zawodnicy, żeby wystąpić właśnie w takich finałach, chętnie z tego korzystają. Więc tych Państwa, którzy będą gdzieś tam na rowerach czy samochodami poza miastem, zapraszamy. Stary Folwark, piątek, sobota i niedziela, czyli 1, 2 i 3 maja. Zakończenie i wręczenie nagród mamy w niedzielę o 15:30.